Cześć, witam Was na moim kanale. Zazwyczaj w niedzielę robię sobie dzień przerwy, nie nagrywam filmów, ale że pojawiły się informacje, którymi się chciałem z Wami podzielić, no to zasiadłem tutaj przed kamerą, żeby dla Was taki krótki film nagrać. Plarium postanowiło nas tutaj zaskoczyć kolejnym specjalnym eventem, w którym będzie do wygrania jeden z czempionów związanych tutaj z Monster Hunterem. Ja już w środku dnia coś czułem, że coś się kroi, ponieważ dali nam info o tym, że będzie 15x w poniedziałek jedno i drugie we wtorek. Później zobaczyłem, że tutaj na dole teraz zasłaniam, ale pojawił się Lunar Deck of Fate. Tutaj na obrazku mamy awatar Fatalisa. No i pytanie było, czy będzie to znowu gwarantowany czempion, czy na przykład będzie dusza do wygrania dla tego czempiona. Okazuje się, że będzie to gwarantowany czempion. Ten event nie był zapowiadany wcześniej. Zastanawialiśmy się, czy przez ten miesiąc, tak, bo wszystko do końca stycznia miało się skończyć, to co jest zapowiedziane, czy przez ten miesiąc jeszcze do końca całej współpracy coś będzie. No i widzimy, że jednak mamy dodatkowe eventy, więc mam nadzieję, że coś specjalnego będzie na Nergigantę. Będę tutaj monotematyczny, bardzo ją bym chciał na moim głównym koncie. I że zrobię coś specjalnego, co nie będzie do końca związane z szansą na trafienie jej z shardów. No ale przechodząc do specjalnego eventu, który się jutro zaczyna, gdzie są te newsy tutaj. Otóż mamy specjalny Lunar Deck of Fate, czyli znamy już to, jak to działa. Tutaj zbieramy punkty i odsłaniamy karty, w których będą ukryte fragmenty tego czempiona. I widzimy, że tym razem głównym sposobem na zdobywanie punktów będzie otwieranie shardów. Drugim, takim bardzo nieefektywnym, powiedzmy sobie szczerze, będzie farmienie sprzętu. I co my tutaj mamy? Tak, będziemy odsłaniać karty. Jak zwykle Common, Rare i Epic. Takie karty tutaj będą. I pod tymi kartami będziemy mieć fragmenty Fatalisa Blademastera. Pod epickimi trzy takie karty będziemy mieć 10 fragmentów. Po 10 fragmentów. Później po 5 fragmentów 8 rzadkich. I po 3 fragmenty w 10 zielonych kartach. No i jakie będą koszty? Zobaczymy, jak tym razem to rozwiążą, ale w poprzednim tego typu evencie trzeba było otworzyć 20 sacredów, żeby otworzyć wszystko. Wszystko. Tutaj oczywiście nie musimy, możemy mieć szczęście i możemy trafiać dużo szybciej te karty i zgarnąć wszystko zdecydowanie szybciej, nie wydając maksymalnej sumy. Tak mi się udało na jednym z kont właśnie, kiedy poprzednim razem była Sowa, której imienia teraz zapomniałem. Tam udało mi się bez maksowania całego eventu odsłonić wszystkie karty z fragmentami. Także tu jest taka opcja. Oczywiście jedną, dwie czy trzy karty można jeszcze odsłonić farmiąc sprzęt. No więc Fatalis, znacie moje zdanie, jest to czempion najgorszy z tych wszystkich, które mamy w tej współpracy. Void. Trafiłem go na moim drugim koncie z Voidów i postaram się zrobić o nim poradnik. Jeżeli go wyksiążkowałem, to postaram się zrobić o nim poradnik. A wydaje mi się, że chciałem go właśnie przetestować, więc książki wrzuciłem. No co on tutaj ma? Na A1 tutaj atakuje jednego przeciwnika, ignoruje 15% defensu i mamy 20% szans na dodatkową turę. Na A2 atakuje jednego przeciwnika, ma ignorować Strength and Stone Skin, Increase Defense i Ally Protection. Dodatkowo 15% defensu, obniża atak celu o 10%, tak, o 30%. O 30% może zmniejszyć atak przeciwnika. Dlaczego mówię, że ma ignorować? Dlatego, że obecnie jest ten czempion zbugowany i on nie ignoruje tych wszystkich rzeczy. W najbliższym patchu, który się pokaże w przyszłym tygodniu, mamy to mieć naprawione. Na A3 mamy tutaj atak AoE, gdzie ponownie ignoruje 15% defensu i zmniejsza defense przeciwnika o 5% przy każdym uderzeniu do 30%.
procent. Problem z nim jest taki, że jako czempion HP jego mnożniki są słabe i nie uderza zbyt mocno. Mamy jeszcze ukryty skill, gdzie atakuje jednego przeciwnika, ignoruje połowę defensu, napełnia połowę turmiter, jeżeli to jest atak krytyczny. Fatalisa oczywiście. Obrażenia zadawane przez ten skill nie mogą być obniżone przez pasywki, masterki, chyba że na bossach to nie działa, ale tak samo jego obrażenia nie mogą być zwiększone przez pasywki czy masterki. I na bossach też to nie działa. Żeby to odblokować, trzeba użyć trzech innych skillów. I na koniec jeszcze mamy pasyw. Pasyw akurat jest bardzo dobry. Znaczy generalnie jego skille są naprawdę fajne. Problem jest z mnożnikami. Na pasywie umieszcza na sobie shield w wysokości 20% swojego max HP na dwie tury. Na początku swojej tury, na końcu swojej tury to robi. Jeżeli nie może otrzymywać krytycznych uderzeń, jeżeli jest pod wpływem shieldu wrzuconego na siebie. Chciałbym to przetestować też, czy to będzie tak samo działać, jeżeli założymy mu akcesoria Blood Shield Ring, czy też będzie to się liczyło jako obrażenie, jako shield założony samemu sobie. Na koniec mamy aurę, zwiększa HP na arenie o 35%, więc tak wygląda Fatalis. A teraz jeszcze szybko Wam powiem o czempionach, którzy będą w 15X. Zacznijmy od pierwszego dnia i od epików. Zacznijmy od barbarzyńców. Pierwszym czempionem, którego tutaj będziemy mieć, jest Armina. Ona będzie dostępna z Ancientów, Sacredów i Primali Armina, a drugi zdecydowanie lepszy, Shadowkin. I to jest, nie, to nie jest Shadowkin, to jest Sylvan Watchers. Sylvan Watchers i tutaj Mist Rider Dithy, on tutaj będzie w tym 15X i dwóch Voidów mamy, Dark Elfy. Madame Ceres, bardzo dobry champion. Z mety wypadła przez Polymorph. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po tym, jak Polymorph dostanie w przyszłym tygodniu delikatnego nerfa. I drugim championem Shadowkin. Coś mam wrażenie, że to było niedawno, podobnie wyglądało. I gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ej, nie mogę jej wypatrzeć. Tutaj na dole, przecież to jest Void. Oboro, ona będzie drugim czempionem. A teraz legendy już patrzę. Wróćmy w zasadzie tutaj. Michinaki, bardzo dobry czempion. Fantastycznie się spisuje na przykład na Hydrze, na Klanbosie. Także Michinaki będzie tutaj 15X na niego. Jak już tu zostajemy, to Genzin, druga legenda, która będzie. Chyba wszyscy czempioni, tak coś czuję, że wszyscy mają Decrease Defense. Bo Genzin też ma. Idziemy dalej. Idziemy do Dwarfów. I tu będzie Hurnik. On tutaj ma Weekend. Tak, tutaj mamy Decrease Defense. Bardzo fajny też Champion Hurnik. I jeszcze jeden. Dark Elfy. I Ghostborn. Ghostborn wykorzystywany na tych najwyższych poziomach do speedrunów. Dlatego, że on tutaj nie można rezystować jego Decrease Defense. Do tego wrzuca Increase Attack, więc jest tam bardzo popularny. I teraz jeszcze mamy dwóch czempionów Void. Pierwszy to są Lizardmeny i to jest Chagur. Chagur, a drugi. Undead Hordes. Tak, Vlad the Nightborn. Po buffie jest naprawdę przyzwoitym czempionem. Zacząłem go używać. Także Vlad będzie ostatnim czempionem pierwszego dnia. Jutro to są czempioni z 15X, a dnia 6 mamy zupełnie innych. Patrzę na epików, bo raz zrobili tych samych. Tutaj mamy różnych. Boże, i pierwsza pani to jest zagadka. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nie tutaj. Może być High Elfsem. I czy tutaj jest, też jej nie ma. Generalnie nie będę szukał, powiem Wam, Ashma jest pierwszym czempionem, nie traćmy czasu. Drugim czempionem jest Isbale, także jak ktoś jej potrzebuje do fuzji, no to czemu nie. Ashma
Już nie pamiętam, czy ona też przypadkiem nie jest do fuzji Lady Mikage potrzebna. I dwóch wojdów. Dwóch wojdów. Pierwsza tutaj. Przejdźmy tutaj. I to jest Skullcrown. Przyzwoity nuker. Jak ktoś by je potrzebował, albo farmer, no to Skullcrown będzie. I drugi, drugim czempionem, którego mamy. To jest bardzo dobrze. Oj, to jest bardzo dobry czempion, ponieważ to jest Seer, Królowa Fal, więc też w speedrunach, w dungeonach różnych, czy Doom Tower jest bardzo, bardzo przydatna. Także to są epiki. Przejdźmy do Legend. Legend, Knight's Revenant i mamy Teodora. Teodora, bardzo fajny champion, mnóstwo poisonów, aktywowanie tych poisonów, HP burnów, fantastyczny champion, także Teodor drugi. No tutaj widzimy, że drugiego dnia, chociaż nie, już myślałem, że poisony będą motywem przewodnim. Dracomorph, także on będzie drugim championem. Idziemy dalej, idziemy do barbarzyńców, ponieważ kolejnym jest Kantra. Kantra, która ma tutaj mnóstwo debuffów. Nie wiem, czy weekend nie jest w tym drugim dniu motywem przewodnim. Chyba tak. Bo póki co, poza Izbel nie jestem pewny, czy Izbel ma i Ash ma, ale cała reszta ma weekend. Więc Kantra, bardzo dobry champion na Hydrę. Idziemy do Kantry. A dalej będzie Lizardman, Roxam, tutaj tak, mamy Weekend, więc to jest kolejny champion. No ten drugi dzień nie jest taki jaki super. No i mamy dwóch Voidów, najpierw tutaj Ethos, on ma na A2, tutaj mamy Weekend, dwa ataki AoE, też całkiem przyzwoity nuker, no wypadł troszkę. Nie jest już w topie, kiedyś był naprawdę bardzo popularny, w obecnych czasach no troszkę jest niżej. I na koniec mamy Carillona, jeden z nowszych czempionów, aczkolwiek nie jestem jego fanem. Tutaj mamy Freeze, Hex i Weekend i tutaj szanse na wydłużenie wszystkich buffów, skrócenia czasu wszystkich buffów na przeciwnikach. Także to są wszyscy czempioni, którzy będą przez najbliższe dwa dni w 15x. No i mamy gwarantowanego czempiona w postaci Fatalisa Blade Mastera. Także tak to wygląda, a ja życzę Wam jeszcze udanego wieczoru. Mówi do Was Samael. Cześć!